Tablice dydaktyczno-informacyjne pod tytułem Papieskie pielgrzymki do Polski. Tablica trzecia. W 1983 roku papież odwiedził ojczyznę, aby podnieść na duchu naród udręczony stanem wojennym. Na lotnisku Okęcie, gdzie w imieniu episkopatu witał go prymas Polski, kardynał Józef Glemp, zaznaczył, że przybywa do wszystkich Polaków, jednak przede wszystkim do tych, którzy cierpią, są uwięzieni i prześladowani. Prawie wszystkie spotkania z Janem Pawłem II stawały się manifestacjami zdelegalizowanego związku zawodowego Solidarność. W stolicy Ojciec Święty spotkał się z opozycjonistami, między innymi z matką zamordowanego przez milicjantów Grzegorza Przemyka. 18 czerwca w Niepokalanowie apelował: Miłość jest potężniejsza niż śmierć. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. W Częstochowie papież wziął udział w centralnych uroczystościach 600-lecia obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej i złożył jako wotum Maryi pas swojej sutanny, przestrzelony podczas zamachu z 13 maja 1981 roku. Do młodzieży skierował słynne już słowa: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. W Poznaniu 20 czerwca Jan Paweł II beatyfikował matkę Urszulę Leduchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek. W Katowicach i Nowej Hucie Mistrzejowicach mówił o godności pracy oraz upomniał się o prawo robotników do zrzeszania w wolnym związku zawodowym. 22 czerwca w trakcie mszy świętej na krakowskich Błoniach papież beatyfikował powstańców styczniowych, brata Alberta Chmielowskiego oraz ojca Rafała Kalinowskiego. Ostatniego dnia pielgrzymki Jan Paweł II rozmawiał z Lechem Wałęsą w tatrzańskiej Dolinie Chochołowskiej. Wizyta papieża pomogła Solidarności odrodzić się i umocnić. Ojciec Święty skupił rodaków jeszcze mocniej wokół kościoła. Konsekwencją drugiej pielgrzymki, 18 podróży apostolskiej papieża, było zniesienie stanu wojennego w Polsce dnia 22 lipca 1983 roku. Podsumowanie. Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski trwała od 16 do 23 czerwca 1983 roku. Jej hasło brzmiało: Pokój Tobie, Ojczyzno moja. Jan Paweł II spotkał się z wiernymi w następujących miejscowościach: w Warszawie, Niepokalanowie, Częstochowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Górze Świętej Anny, Krakowie oraz w Tatrach w Dolinie Chochołowskiej. Papież przebywał w Polsce 8 dni, podczas których wygłosił 36 homilii i przemówień.